Witam serdecznie w Akademii Faner. W tym odcinku chcielibyśmy Państwu zaprezentować podstawy dotyczące ciekawej alternatywy dla nacinania gwintów wewnętrznych. Mowa tu o formowaniu plastycznym na zimno przy użyciu wygniataków maszynowych. Są to narzędzia na pierwszy rzut oka bardzo podobne do tradycyjnych gwintowników, lecz ich zasada działania jest zupełnie inna. Wygniatanie z zasady jest procesem bezwiórowym. Stąd też konstrukcja wygniataka znacznie różni się od gwintownika. Ostrza tnące materiał zastąpione są garbami wygniatającymi. W przypadku omawianej technologii, podczas obrotu narzędzia, materiał jest formowany plastycznie. Dlatego też w wygniataniu mogą być poddawane materiały ciągliwe, takie jak stale konstrukcyjne, nierdzewne czy aluminium. Wygniataki nie posiadają rowków wiórowych, dzięki czemu narzędzie jest bardziej sztywne i mniej podatne na złamania od gwintownika. Ponadto to samo narzędzie może być zastosowane zarówno do otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych. Możemy także spotkać warianty z rowkami doprowadzającymi ciecz chłodząco-smarującą. W tym miejscu należy przypomnieć, iż dokładne smarowanie jest kluczowym czynnikiem zapewniającym wysoką trwałość wygniataków. Ponieważ w procesie wygniatania nie ma ubytku materiału, trzeba pamiętać, że wymagane są inne średnice otworów niż w przypadku użycia standardowych gwintowników. Właściwe wartości można odnaleźć na stronach katalogowych narzędzi, jak i w sekcji technicznej. Zobaczmy teraz, jak przebiega proces wygniatania w praktyce. W tym celu wykorzystamy wygniatak WGN w rozmiarze M24. Pierwsze zwoje stopniowo formują zarys gwintu, zaś dalsza część go kalibruje. Gnieciony materiał wypełnia przestrzenie między flankami wygniataka. Powstały zarys formowanego gwintu jest nieco inny niż w przypadku gwintu nacinanego. Wierzchołki nie są w pełni uformowane, przez co stosowanie wygniataka jest niedozwolone, np. w przemyśle lotniczym, farmaceutycznym czy spożywczym. Same flanki gwintu są jednak wzmocnione przez tzw. zgniot, co jest jedną z głównych zalet gwintów wygniatanych. Na koniec podsumujmy jeszcze, jakie są główne korzyści płynące z wygniatania gwintów oraz jakie ograniczenia ma ta technologia. Do niewątpliwych zalet wygniataków należą bezpieczeństwo procesu, brak możliwości zapchania wiórami oraz duża sztywność narzędzia. Wysoka żywotność przy zapewnieniu odpowiedniego smarowania. Możliwość zastosowania jednego narzędzia do otworów przelotowych i nieprzelotowych. Możliwość gwintowania głębokich otworów, gdzie jedynym ograniczeniem jest długość przyłącza. Wysoka wytrzymałość uzyskanego gwintu. Niska chropowatość gwintu. Ograniczeniami są wymagany wyższy niż w przypadku gwintowania moment obrotowy wrzeciona obrabiarki. Możliwość zastosowania jedynie w materiałach plastycznych. Technologia niedozwolona w przemyśle lotniczym, farmaceutycznym czy spożywczym. Z całą pewnością proces formowania gwintów przy pomocy wygniataków ma przed sobą świetlaną przyszłość we wielu branżach przemysłu. Zazwyczaj ludzie uważają, że jeżeli coś działa poprawnie, to nie trzeba tego ruszać. Inżynierowie z kolei uważają, że jeżeli coś działa poprawnie, to znaczy, że trzeba to dalej udoskonalać. My również wychodzimy z tego założenia, dlatego w przyszłym roku planujemy rewolucję naszej ofercie wygniataków maszynowych. Tymczasem czekamy na Wasze komentarze i sugestie dotyczące kolejnych odcinków z tej serii. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!